To jest artykuł sprzed tygodnia. Czy popularne błędy wykorzystają Insight Bara? Formacja Insight Bar może być bardzo silnym sygnałem price action, jeżeli zrozumiesz, jak ją właściwie wykorzystać. Niestety wielu traderów nie wie, jak to robić, w wyniku czego tracą pieniądze i są coraz bardziej sfrustrowani. Tak jak w przypadku każdego innego sygnału price action, istnieje kilka subtelności i umiejętności i umiejętność rozpoznawania dobrych insight barów od złych. To jest pewna umiejętność, która przychodzi z czasem, rozumiem, dla praktyków i tak dalej. To często decyduje o tym, czy zarobisz, czy stracisz. Te subtelności można rozumieć w kontekście. Nie oznacza to, że każde wejście oparte na tej formacji będzie kończyło się sukcesem, jeśli będziesz umiał ją wykorzystać. Ale warto wiedzieć, jak można zarabiać w oparciu o nie. Opisane niżej trzy błędy są najbardziej kosztowne. Często spotykam traderów, którzy je popełniają. Warto o tym przeczytać, by wiedzieć, jak ich uniknąć, jak ich unikać. Po pierwsze, błąd pierwszy, niewykorzystywanie insight barów na wykresie dziennym. Prawdopodobnie czytałeś parę moich artykułów o handlu na interwale dziennym. Jeśli nie, to powinieneś. Wykres dzienny jest najsilniejszym i najważniejszym interwałem dla tradera wykorzystującego price action. Uczę i sam handluję w oparciu o sygnały price action pojawiające się na wykresach 4-godzinnych i godzinnych, jeśli dany sygnał zgadza się z moimi kryteriami, jednak istnieje jedna formacja, której używam wyłącznie na wykresie dziennym. To Insight Bar Setup. Poniżej znajdują się powody. Także to jest ciekawe, właśnie kiedy on mówi o tym, że nie interesują go Insight Bar Setupy na wykresie H4 tego. On będzie dawał argumenty już za chwilkę. Dlaczego? Po pierwsze, Insight Bar na wykresie dziennym pokazuje okres konsolidacji na niższych interwałach. Czyli jest to moment, kiedy się rynek zatrzymuje. Prawda? Rozumiecie Państwo? Jest jakiś impuls, na przykład spadkowy, i rynek się zatrzymuje. Ja może pokażę, bo pozwolę sobie na to, żeby tak autorsko traktować sprawę. Zerknijmy na przykład na taki Insight Bar Setup, który się zdarza nie tak często na parze głównej. Tutaj mieliśmy, jak na tą konsolkę, jeden z lepszych sygnałów price action ostatnich wielu miesięcy, czyli silną formację przenikania na horyzontalnym poziomie oporu. Tak? Bo nie było wątpliwości, że poziom 1.147 jest oporem. I co? I rynek zwolnił. Czyli mieliśmy jedną świecę, drugą świecę, trzecią świecę i wybicie. I to jest sytuacja następująca, że rynek zwalnia, pojawia się świeca matka w okolicach wsparcia, wtedy to 1.128 i jeśli ktoś by chciał grać z tym impulsem, musi nawet stop lossa powyżej formacji przenikania. A jak rynek się zatrzymuje, ale impuls jest piękny, czysty, to można wówczas dołączać do podaży po wybiciu świecy matki, dając stop loss zdecydowanie niżej. Na tym polega jego piękno. To jest jedna z lepszych formacji Insight Bar Setup, ktoś powie fake setup, ale ja bym został przy tej nazwie na wykresie dziennym euro-dolara. A na wykresie dziennym. Natomiast jeszcze raz. To, co tutaj się działo, to był ruch boczny na H4, na H1. Tam były też formacje Insight Bar Setupy, ale tam były wyczyszczone stop lossy. Natomiast grając tutaj na wybicie tej świecy, nasz stop loss miałby się dobrze i był zgodny z impulsem wyjściowym. No więc tak. Insight Bar na wykresie dziennym pokazuje okres konsolidacji na niższych interwałach oraz potencjalnie zbliżające się wyłamanie z konsolidacji. Jest to ważniejsze na wykresie dziennym niż na niższych interwałach. Bo co robi? Niweluje chaotyczne ruchy w różne strony i konsolidację na wykresach H4 i H1 lub niższych, nawet niższych. Przecież wielu z Państwa być może gra na piętnastki, nawet minutówki i tak dalej, wiadomo. I ukazuje je jako prostą formację Insight Bara. To eliminuje chaos. Czy ja napisałem dobrze chaos? Czy to jest błąd ortograficzny? Proszę Państwa, czy mi się przydał ort? Jak się pisze chaos? Jest błąd, tak?
Już nawet nie wiem. Jestem tak zmęczony, że przepraszam, nie wiem. Pisze się chaos czy chaos? Okej, dobra. Dziękuję. Ale dzięki temu wiem, że nie jestem sam. Tak? Rozumiecie Państwo, jak ominąć te konsolki na niższych interwałach? No właśnie, grać Inside Bara na wykresie dziennym. Właśnie, i to jest to. To eliminuje chaos, chęć nadmiernego analizowania i zgadywania, a to są generalne przyczyny overtradingu na niższych interwałach. Pamiętaj, że na rynku, gdzie występuje konsolidacja, czyli hoppy market, sideways market, najtrudniej handlować. Więc to, że pojedynczy inside bar symbolizuje na wykresie 1D okresy konsolidacji na H4 i H1, w dłuższej perspektywie pomoże ci zaoszczędzić pieniądze i nerwy. Tu Nial po prostu jest wierny sobie, nie? Tu Nial jest wierny sobie w swoim przesłaniu. Jeszcze raz, ten inside bar setup moglibyśmy zejść na H4, na H1, bo był okresem konsolki, nie? Konsolki i przygotowywania do wybicia 1129. Tak jak zresztą rynek pamięta, chwilę temu też to było. Nic nowego pod słońcem. No więc jedziemy dalej. Jakieś w końcu przykłady Nial bym mógł dać. Ale jeszcze intelektualne rozróżnienia. Po pierwsze, po drugie, na wykresach niższych niż dzienny występuje duża ilość inside barów, ale za tym idzie wiele fałszywych wybić. Trudno w takich warunkach handlować. Występuje dużo nieważnych formacji, które nie są warte poświęcenia czasu oraz pieniędzy. Jeżeli popatrzysz na dwa wykresy poniżej, to zobaczysz siłę wykresu dziennego i zrozumiesz, dlaczego handluję, używając inside barów wyłącznie na D1. Zwróć uwagę, że krótkie ruchy w górę i w dół na H1 są symbolizowane przez jedną formację inside bar na D1, która lepiej działa jako sygnał sprzedaży w tym przykładzie. Zauważ też, że wiele inside barów z H1 jest fałszywych. Trudno handlować na podstawie wszystkich tych sygnałów. Więc mamy tutaj rynek, który dla Niala jest absolutnie no, nie do ugryzienia. Choć być może trader, jak już to wszystko widzi, jak to się wszystko wydarzało, to pewno coś tu będzie szukał. A ten sam wykres jest na D1. Tak, jeszcze raz. Na H1 Państwo widzicie coś takiego. Czyli widzicie, ponieważ nie patrzymy holistycznie, nie widzimy, że rynek spadał i że to jest korekta i że potem rynek chaotycznie szuka odpowiedzi na pytanie, czy korekta się skończyła, czy nie. No i wtedy można zgadywać. Nie widzimy tego, bo H1, bo tutaj nawet średnie kroczące się pojawią, może nawet coś. A tutaj jest na D1 mamy co? Mamy trend spadkowy, mamy wybicie, mamy silną świecę podażową, mamy pin bar i tutaj się pojawia inside bar, świeca wewnątrz w tej formacji pin bar, wewnątrz tej świecy. No i co się okazuje? Że ten chaos na H1, patrzymy na daily i widzimy jedno. Tu jest rozpoznawany poziom oporu, impuls mamy taki, więc czekamy na wybicie z konsolidacji. No i jest. Następny błąd, nie granie inside barów zgodnych z trendem. Preferuję formację inside bar zgodnych z trendem na wykresach dziennych. Próba grania tej formacji, czyli niekoniecznie w konsolkach, tak jak eurodolar. Próba grania tej formacji przeciwko trendowi D1 jest trudna. Zwłaszcza jeśli jesteś osobą początkującą. Można to robić, ale nie powinieneś próbować, zanim nie będziesz miał komfortowych i udanych transakcji na podstawie inside bara zgodnego z trendem na wykresie dziennym. I używając do tego poziomu wsparcia i oporu. Nie? Czyli znowu wróćmy do tego naszego przykładu. Jak Państwo zaliczycie taki jeden setup, to i sobie tak posmakujecie, co to znaczy wejść w rynek na preferencyjnych zasadach, tu też mamy formację inside bar setup, bo mamy formację pin bar, która napoczęła poziom 1.09, 1.100, tak? Mieliśmy inside bar i proszę zobaczyć, co się dzieje po wybiciu. Nie? Czyli jak pokosztujecie, jak to fajnie, kiedy jest impuls, bo to był najczytelniejszy impuls spadkowy na eurodolarze, to jest ten pin bar. I to była ta fala, jeśli chodzi o ten rok. To jest męcząca konsolidacja, to było piękne, ale jak zagracie raz taką formację, potem drugi raz taką formację, to Nial mówi, to potem sobie popróbuj inside bary przeciwko ruchowi. Ale najpierw pokaż, że jesteś dobry w graniu z trendem.
Insight-bary wykorzystuje się jako znak kontynuacji trendu na D1, można grać nimi na wybicie i często posiadają dobrą relację ryzyka do zysku. Mogą też oznaczać kontynuację ruchu po krótkiej przerwie lub konsolidacji. To jest oczywista oczywistość, mówiąc klasykiem. No i gdzie tutaj były dobre relacje? Proszę zobaczyć, że jeżeli traktowaliśmy wybicie tych insight-barów jako pokonanie tutaj tych pinów, to musieliśmy zakładać ruch w okolice 1.111 tutaj. Czyli stop loss i take profit musiał uzyskiwać relację sensowną. To co mówi Nial. Czyli tutaj można było zakładać, że ten 1.2 jest do osiągnięcia. To, że akurat nastąpiło tak szybko, to jest druga sprawa. Natomiast to wynikało z wykresu, że jeżeli poziom 1.128 nie zatrzyma ruchu, a on był istotnym wsparciem, czyli jeżeli się zmienia sentyment, no to powinien być sforsowany i tak dalej. I tutaj też Państwo zobaczycie, że zakładając test tego najbliższego poziomu, to osiągaliśmy, czyli tego poziomu testowanego w czwartek, 1.083, a on wynikał z wykresu, czyli był impuls i korekta i inside bar, to mieliśmy szansę też na bardzo poprawną relację ryzyko-zysk. Także o to chodzi Nialowi, kiedy mówi właśnie o tym, że granie z tym sentymentem, w tym momencie akurat w tej konsolidacji była zdecydowana przewaga podaży, nie tak jak teraz, kiedy te strony sobie tam raczą różne rzeczy. No i teraz ja właśnie pokazuję akurat na przykładzie wykresu ropy, rozumiem, że z poprzedniego roku, że można powiedzieć sygnał słabości ruchu korekcyjnego, nie? Czyli mieliśmy na przykład tutaj korekcyjną świecę, niekoniecznie występowała na jakimś czytelnym horyzontalnym poziomie, ale pokazywała, że popyt nie jest w stanie na przykład pokazać dynamiki, wyprowadzając ruch powyżej tej świecy, więc już się pojawiła pierwszy znak zapytania, no i wybicie ze świecy matki, mother bar, no i kontynuacja i tak dalej. Jeszcze jedna uwaga, bo jeżeli Państwo widzicie wykres dzienny, to się będziecie dziwić, że przecież, żeby grać na przykład na tą inside barową świecę, to trzeba by było czekać tydzień lub dwa. No właśnie o to chodzi, że Nial takie pozycje ma. Nial trzyma pozycję kilkanaście dni. On jest bardzo cierpliwym traderem. On lubi szersze stop lossy, on lubi dłuższe swingi, on ma takie leniwe podejście do rynku. Mu nie przeszkadzają, to nie przeszkadza mu balansowanie na dziennym i tak dalej. To jest jego taki metoda uprawiania handlu. No i ostatni błąd, chyba najtrudniejsza część artykułu, ale też pozwolę sobie na komentarz. Używanie zbyt wąskiego stop lossu. Wydawałoby się, że wąski stop loss to bezpiecznie, a Nial mówi odwrotnie. Przede wszystkim ta pazerność tradera, który zwiększa wolumen, powoduje to, że trader stawia wąskie stop lossy, by zwiększyć wolumen transakcji. I to jest właśnie ta pazerność, nie? Więc niższy wolumen, większy stop loss, danie czasu, żeby cena popracowała. No więc czytajmy. Usytuowanie stop lossa zaraz powyżej lub poniżej większej świecy formacji inside bar może czasami być błędem. Kiedy dajesz stop loss, nie możesz robić tego na podstawie chciwości. Oznacza to, że nie powinieneś ustawiać go zbyt blisko miejsca wejścia w rynek, wyłącznie dlatego, że chcesz zwiększyć wielkość pozycji. Musisz ustawiać go rozsądnie, tam gdzie jest największa szansa, że nie zostanie naruszony przez zwykłe codzienne ruchy ceny. Sugeruję sprawdzić zakres statystycznego balansowania rynków, na których handlujesz, czyli to, co czasami we wskaźniku Państwo sobie znajdziecie jako ATR, oraz upewnić się, że stop loss leży poza krótkoterminowymi lub najbliższymi poziomami wsparcia lub oporu. To może oznaczać, że trzeba zmniejszyć wielkość pozycji, by ustawić stop loss dalej. Ale jeżeli może to przynieść zysk, to warto mieć to na uwadze. I jego rysunek. Proszę Państwa, wydawałoby się, że w pewnym sensie rysunek jest nielogiczny, no bo jeżeli ja widzę taką świecę sygnalną i jeżeli jest inside barowa świeca, to co ja robię na rynku, kiedy cena wyszła powyżej? Ja się długo na tym zastanawiałem właściwie, gdzie tutaj Nial otwierał pozycję, nie? No ale załóżmy, że otwierał pozycję, nie wiem, niestety on tutaj nie pisze, gdzie otwierał pozycję, natomiast ja mogę bronić go w jednym aspekcie, że najprawdopodobniej chodziło mu o to, że jeżeli widzimy, że to jest trudny przykład, bo tutaj było powrót też kupujących jakiś, to nie był rynek jednoznaczny, ale mieliśmy najpierw trend spadkowy,
Mieliśmy formację Pinbar w obrębie tutaj testującą tą spadkową świecę i najprawdopodobniej Nial uważałby, że nie chodzi o to, że co do Pipsa akurat ta strefa, tylko ta strefa jest tym poziomem stoplossa sensownego. Jak Państwo byście dali linijkę, to najprawdopodobniej nieomal cudem ten stoploss by nie został naruszony. Mi się przykład akurat Niala nie podoba, natomiast ja wiem, o co mu chodzi i ja Państwu to wyjaśnię na wykresie. Gdybyśmy uważali, że to jest pin bar as inside bar, to stawianie stop lossa punkt powyżej tej formacji byłoby już skąpstwem. Mianowicie lepiej, większa szansa byłaby taka, żeby dać powyżej tej ostatniej świecy. Żałuję, że akurat ten pin jest nieco wyżej, ale mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o co chodzi. Że tutaj jest szansa na to, że ta pozycja nie zostanie zniesiona, nawet jeżeli będziemy mieli jakiś większy pullback. Niemniej jednak, bez względu na to, czy jego ostatni przykład, no właśnie, ja bym tutaj miał wątpliwości, panie Piotrze, więc mi się wydaje, że ten przykład Niala, jakby Nial więcej mówi niż, to nie jest dobry przykład, mi się on nie podoba i ja bym nie chciał w niego zabrnąć. Natomiast prawdą jest to, że z tymi stop lossami to się trzeba zastanowić, żeby stop loss wynikał logicznie z sytuacji na rynku. Niekoniecznie dać szansę na to, żeby ta cena troszkę popracowała, jeżeli szczególnie mamy zagranie z trendem, a jakże, i mamy szansę na to, że nastąpi kontynuacja, chyba że zostanie horyzontalny poziom sforsowany. Natomiast w tym momencie tak na podorędziu nie znajdę przykładu takiego chyba prostego, żeby Państwu tutaj go zobrazować. Proszę Państwa, tym sposobem doszliśmy do końca artykułu. Mimo że być może jest troszeczkę kontrowersyjny, w sensie takim, że może nie jest dopieszczony, nie jest jakiś niesamowicie, powiedziałbym, precyzyjny we wszystkich aspektach, to daje to małą cegiełkę do tej wiedzy technicznej, a ja sobie jeszcze pozwolę na koniec, żegnając się z częścią z Państwa, powiedzieć coś takiego. Inside bar setup jest przede wszystkim, proszę go traktować jako szansę dołączania się do wielkich ruchów wtedy, kiedy impuls się pojawił, ale my nie mamy szansy na ustawienie stop lossa w oparciu o główną formację wybijającą. Warto to dopracować i warto mieć to jako narzędzie tradera, bo nie zawsze są pinbary, jak Państwo widzicie, fajne pinbary zgodnie z trendem zdarzają się rzadziej, częściej rynek nie idą tak prosto, są konsolidacje, a te konsolidacje na niższych interwałach są zobrazowane przez inside bary, prawda? Tak to działa.